Skiera biały stok. Dzień dobry, dzień dobry. Jak czytam wasze komunikaty, to czuję taką eskalację zagrożenia, bo piszecie m.in., że ryzyko utraty zdrowia i życia wzrosło o 1000%, a przy drogach na terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się 8000 martwych drzew, które zagrażają mieszkańcom. Czy to nie jest lekka przesada? 1000%, 800 tysięcy? Nie, to wszystko jest prawda. Nawet ten ostatni wypadek sprzed tygodnia, kiedy no powalone suche martwe drzewo zabiło, Żubra, no to to jest właśnie fakt, który właśnie za tym przemawia. Ta, ta cała statystyka, która rzeczywiście określa ponad 800 tysięcy metrów, ponad 800 drzew wzdłuż dróg, to jest prawda. 800 tysięcy 800 drzew, to drzew to jest wzdłuż dróg w całej, skala, w całej. Ja już Puszczy. tak sobie wyobrażam taką rzeszę turystów, którzy boją się wchodzić normalnie do lasu i wszyscy zakładają kaski. Opłane. No oczywiście o tym wszystkim, no nie to, że w kaskach, oczywiście w kaskach pracują pracownicy, pracownicy w lasach państwowych, ale no, musimy o tym przestrzegać, musimy informować, że no no nie to, że wchodzą ludzie na własne ryzyko, ale po prostu muszą mieć świadomość, że takie drzewo w każdej chwili e, no w taki nie, nieprzewidywalny ale sposób... Tych dróg nieprzewidywalny... W puszczy, no jest dużo, jest sporo. No, tych, dróg, tych dróg jest dużo. Przy każdej takiej drodze stoją drzewa. Nie rosną, tylko stoją suche świerki. Nie tylko suche świerki, ale też inne suche drzewa, na przykład iwy, dęby, jesiony, które w każdej chwili mogą się przewrócić w nieprzewidywalny sposób. Nawet ten ostatni wypadek z, ze zwierzęć które no, wydawać by się mogło, że no, zwierzę w naturalny sposób żyjące w puszczy, a jednak mimo to zostało zabite przez suche drzewo, które na, niego, na nie się przewróciło. To rzeczywiście smutny był wypadek, ale jeszcze pozostanę przy statystyce i komunikacie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, gdzie między innymi czytamy, zasoby martwego drewna w Puszczy Białowieskiej wynoszą obecnie 7,7 miliona metrów, całej puszczy, co stanowi puszczy. 25% łącznie 33%. 33%. No, w komunikacie czytałem 25, ale to jeszcze bardziej przerażające że 33% łącznej masy wszystkich puszczańskich drzewostanów. Tak, to Czy to oznacza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych planuje wyciąć Jedną trzecią. Puszczy? Nie, oczywiście, że to nie oznacza, że planuje wyciąć tyle drzew, ale na pewno musimy usuwać drzewa, które stwarzają zagrożenie. Takie realne zagrożenie dla życia mienia ludzi, no, którzy po prostu wchodzą do puszczy. Nie ma tam w tej chwili zakazu wstępu do, do lasu. Oczywiście są fragmenty lasu, gdzie, gdzie nie wchodzi się. E, z różnych powodów, między innymi ochronnych, ale także z zagrożenia życia. No i to krótko mówiąc, powoduje, że między innymi z tego powodu staramy się o, o, o wykonanie aneksów do planu urządzenia lasu. Jeden z ekologów, obrońców puszczy Adam Bohdan, e, powołując się na badania Instytutu Badawczego Leśnictwa twierdzi, że na jednej trzeciej powierzchni puszczy mamy małe ilości martwego drewna. Poza tym jego zdaniem zamieranie świerka jest adaptacją drzewostanu do warunków e, klimatycznych. Świerk zamiera w całym kraju, więc nie powstrzymamy tego procesu wycinając drzewa, tak, twierdzi ale, Adam Bohdan. Tak, oczywiście, ale tutaj mówimy o skali gradacji kornika drukarza. W związku z tym, że nie można było no, czynnie zwalczać tej gradacji już od samego początku, gdy ona się pojawiła. To oczywiście wynikało z różnych administracyjnych decyzji. Nie wolno było po prostu usuwać więcej drewna niż to, co zostało administracyjnie wskazane. To spowodowało, że ta skala gradacji została no, bardzo, bardzo przekroczona w krótkim czasie. A to oznacza, że no, tych świerków jest właśnie tyle. Tych martwych, suchych drzew, głównie świerków, jest w Puszczy Białowieskiej bardzo dużo. Sam, same martwe drewno, które ostatnio zostało wyszacowane, to jest około. 100 metrów sześciennych na hektar to jest bardzo dużo. To przekracza kilkakrotnie masę martwego drewna w innych, w innych kompleksach leśnych, gdzie jego jest około, no nie wiem, powiedzmy 15 metrów sześciennych. To no, Nawet niech dojdzie do 40, a tutaj 100 metrów sześciennych drewna na jednym hektarze to jest bardzo Ale dużo. Ale to drewno jest dalej sprzedawane? Nie, jak to dalej jest mar... nie, nie. nie, nie. To jest Adam mar... Bohdan, że komercyjna sprzedaż drewna nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem nie, 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 nie. mieszkańców. Nie, 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 nie. To drewno nie jest sprzedawane. Oczywiście jest niewielka liczba, niewielka masa drewna przez znaczana na opał, dla głównie dla e, lokalnych mieszkańców. Pozostałe drewno, które jest ścinane, pozostaje w lesie. Nie jest do naturalnego rozkładu, nie jest wprowadzane do tak zwanego obiegu do systemu, nie jest ewidencjonowane, krótko mówiąc, ścięte i zostawione w lesie. W 2018 roku e, ogółem pozyskano około 3000 3000 m, sześciennych. Z ponad 300 tysięcy metrów no, drewna zarażonego przez kornika drukarza. Jesienią ubiegłego roku Puszczę Białowieską odwiedzili eksperci Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, którzy na zlecenie UNESCO przygotowali raport o tym, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej. Według jednego z dzienników ten raport jest druzgocący dla rządu i lasów państwowych. Podobno przyrodzie światowego dziedzictwa UNESCO zagrażają nie tylko cięcia wykonywane przez lasy państwowe, ale też nasadzenia i rozbudowa przecinającej puszczę drogi do Narewki. Łamie to podobno też międzynarodowe zobowiązania I Polski. w tym raporcie eksperci stwierdzają, że nie ma, nie ma że zmiany, zmiany w zarządzaniu Puszczą Białowieską nie powodują te pozytywne dobre zmiany, nie powodują, żeby Puszcza Białowieska została wpisana na, na, na listę zagrożonej, zagrożonego obiektu Światowego Dziedzictwa. Uznają wprowadzone zmiany zarządzania Puszczą Białowieską za, no, za dobre. To powoduje, że nie została ta, że nie zostały nasze działania leśników. No, spowodowały, że ta, że nie została Puszcza Białowieska wpisana na listę obiektów zagrożonych światowego dziedzictwa. Ale jednocześnie w tym raporcie i w rekomendacjach, które tam są no, przedstawione, niestety jest dużo no, błędów i nieścisłości w tej chwili nad tym raportem i głównie nad tymi rekomendacjami no, no, pracują leśnicy. Ja rozumiem, że pan ten raport widział. Ja nie widziałem. Mogę się tylko powołać na to, co, na to, co przeczytałem w jednym z dzienników. Ale tam między innymi jest napisane, że Dochodziło do ścinania drzew zagrażających rzekomo bezpieczeństwo nawet 150 metrów od drogi. No, nie, nie przy rzeko... tym również przy ścieżkach leśnych. E, no jak to przy tym? No, głównie głównie wśród, wśród ścieżek leśnych, ale nie tylko musimy się koncentrować na drzewach martwych, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa wzdłuż dróg. Las jest ogólnie dostępny, nie jest to, nie jest to jakiś ścisły rezerwat. Choć, oczywiście, jeśli takie powierzchnie istnieją, to tak. Ale musimy zapewnić bezpieczeństwo w całym lesie. Ale koncentrowaliśmy się ostatnio. W ostatnich latach, w, w 2017-2018 roku, na usuwaniu drzew wzdłuż dróg. Gdy były takie sytuacje, że trzeba było wejść w głąb lasu, to te drzewa były również tam ścinane i pozostawiane na miejscu. Te statystyki są jednak przerażające. Jak dużo będziecie ciąć? No, aneks do planu urządzania lasu dla trzech nadleśnic to jest, na, to, to, to jest około 154 tysięcy, 154 tysięcy metrów sześciennych drewna do wykonania w miejscach, gdzie wolno te drzewa wycinać w ciągu trzech lat dla wszystkich trzech puszczańskich nadleśnic. Dlatego w ciągu trzech lat, bo musimy, ten aneks musi się zakończyć w 2021 roku. Ale była już decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Strasburgu, że e, zwiększenie Wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej jest naruszeniem międzynarodowych norm. Nie obawiacie się teraz również negatywnej reakcji Unii Porówna... i protestów W porównaniu do, do rzeczywiście do wcześniejszego aneksu, ta, te, ta masa drewna przewidziana w tym najnowszym, który jest teraz sporządzany, jest mniejsza. Jest o kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych drewna mniejsza, więc i tak czy inaczej trzeba te drewno e, suche, martwe, które zagraża bezpieczeństwu usunąć. Nie ma innej możliwości. Ta masa drewna musi być podana. Jak powiedziałem, nie jest to drewno, które trafia do obrotu. Nie ma tutaj żadnego ekonomicznego, e, nie wiem, Powodu, ono, ono jest ścinane i pozostawiane na miejscu. Ale realnie rzecz biorąc, 1000% wzrosło zagrożenie to prawda. życia to i prawda. zdrowia. tak, oczywiście. Mamy się czego obawiać, wchodząc do puszczy w najbliższym czasie. Musimy, musimy o tym wiedzieć, że te drzewo w każdej chwili w sposób nieprzewidywalny, nie musi być jakaś, jakaś wichura, jakieś podmuchy wiatru. Te drewno może się przewrócić. Jest zresztą to no, jakby sprawdzone, dowiedzione, że po kilku latach, po trzech, czterech latach, gdy drzewo, gdy drzewo zamrze i i stoi w miejscu, no, ono się po prostu pod wpływem nawet własnego ciężaru przewraca, łamie. No, to rzeczywiście może doprowadzić do, do bardzo poważnych, tragicznych konsekwencji, jak ostatni wypadek z żubrem, ale jeszcze w 2018 roku drzewo przewróciło się na, na samochód. No, pasażerowie, którzy podróżowali tym samochodem, nic im się na szczęście nie stało, ale samochód został zniszczony. Jeszcze wcześniej, kilka lat temu, drzewo uszkodziło e, samochód ciężarowy, kierowca trafił do szpitala i jeszcze wcześniej ktoś tam zginął no, od, od suchego, złamanego drzewa które przewróciło się na samochód. Uważajmy zatem w lesie, ale nie unikajmy wypadów do Puszczy Białowieskiej. Oczywiście. Idzie wiosna, Puszcza Wiosna jest najpiękniejsza. Dziękuję serdecznie za długo rozmowę. Długo za wilce i, i za wilce, które będą rosły. Bardzo ładny widok. Dziękuję za rozmowę. Polskie radio,